Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gram na 10 minut i komentuję ruchy na żywo. Moim przeciwnikiem jest jakiś gość, który no dopiero powiedzmy ma ranking z znakiem zapytania. To oznacza, że zaraz go sprawdzimy, że jakiś ma niski ranking właśnie na buletach i na szybkich, a tutaj ma bardzo wysoki. Oby nie okazał się cheaterem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Na razie gram obronę królewsko-indyjską. Przynajmniej taki mam zamiar. Przeciwnik C4, goniec G7. No bo patrząc po tym rankingu, jaki on tutaj reprezentuje na szybkich szachach 978, no to trochę słabo. 5 gier. Tutaj miał 66 gier w buletach, więc 1100 to nie świadczy o jakimś wysokim poziomie strasznie. Nawet niskim, no ale to w buletach oczywiście, a tutaj rozegrał gier 3. O, no to ciekawe i długo wykonuje posunięcia. No nie, no słuchajcie, to może być zastanawiające. Już mam podejrzenia, już jestem nieufny niestety. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. No cóż, najwyżej trzeba będzie wygrać ze Stockfishem. Jest goniec E2, zagramy skoczek D7 z planem E5. Po przepchaniu z planem skoczek na C5, więc gramy E5, ale długo wykonuje posunięcia. W takim tempie, jeżeli by wykonywał ruchy, no to może bym się jakoś utrzymał i spróbował go tam na czas chapnąć. Goniec E3, tutaj myślę, że C6 można, można też zagrać tu, goniec G5, tak, o, myślę, że tak, zagramy oczywiście, skoczek G4, goniec G5 i tutaj F6 mu kopniemy. No właśnie, na razie gra bardzo dobrze i długo myśli. No nie, słuchajcie, no nie chcę grać znowu z cheaterem. Dlaczego to jest takie, jakby to powiedzieć, no wredne. Znaczy jeszcze go nie oskarżam, ale wszystko wskazuje na to, że tak może być. Też zobaczymy za jakiś czas, co się stanie z jego nickiem. Dobra, tutaj zagramy sobie posunięcie C6. Jeżeli bicie, to bicie. Jeżeli H3, to skoczek na H6, skoczek F7, takie są plany. O! Zostało zagrane D5, to ciekawe. No chyba muszę przepchać pionka. No to przepcham. Przepcham pionka, no i teraz będę chciał grać F5, ale nie mogę od razu, bo skoczek G5 wejdzie i tu będzie szalał. Chociaż to są dosyć ciekawe pozycje, powiem szczerze. Ale zagramy najpierw tak, jak z maszyną, to spokojnie. Zakładam, że gram z maszyną, nie wiem. Ciężko stwierdzić. Nie mam pojęcia, wiecie. Chociaż hetman C2 jest takim dziwnym ruchem. Wieża D1 tym bardziej jest dziwnym ruchem, bardzo dziwnym. Powiem szczerze. A może to jednak nie maszyna? Długo myśli, już 2 minuty za nim. 20% czasu stracił. Jest A3. No tak, standardowo. Tak nie mogę. Bo mi po prostu zbije. Zapomniałem o tym. Trzeba jakoś inaczej, Krzysztof, to rozegrać. Trochę się ciasno ci zrobiło tutaj. Skoczek przeszkadza przede wszystkim. Skoczek przeszkadza. Cóż ja tutaj pograłem? W sumie sam nie wiem. Może zagramy... Może tak zagramy. Spróbujemy wymienić czarnopolowe gońce. To myślę, że nie jest najgorszy pomysł. Wymiana tych gońców. O, gość nie chce wymieniać. To ciekawe. A jak zagram F5 teraz? Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Bo mi po prostu zbije. Ciekawe. Skoczek D7, skoczek D2. Bardzo ciekawy ruch. No dobra. Trzeba coś zakombinować. Zagramy hetman E7. Żeby spróbować przerzucić skoczka i zagrać F5. Jakiś skoczek B5 myślę, że straszny nie jest, bo zawsze mam skoczek B8. No właśnie, goniec D3 nie pozwala mi tutaj F5 zagrać. Ciekawe co to jest za Stockfish. Czy to jakiś Stockfish? Tak sobie gadam oczywiście, ale niekoniecznie tak musi być. No dobra, gram skoczek D8, trochę w miejscu, zobaczymy co on zrobi. Czy on podpali się i zagra B4? Powinien. Według mnie, ale jeszcze tego nie robi. Dobra, teraz wymienimy te gońce. Tu prawdopodobnie wieża zbije. Wygląda dziwnie troszeczkę to wszystko, ale asekuracyjnie, na razie nie będę otwierał pozycji. Znaczy jeszcze i tak F5 nie mogę, bo bicie. Tu skoczka chce przyjść na F8. Manewry, manewry.
Okej, skoczek zagrał na E3, ale mądrze to wygląda, słuchajcie, bardzo mądrze to wygląda po stronie białych. Tak naprawdę trochę komputerowo, no właśnie, wieża B1, bardzo komputerowo to wygląda. Zagram H5. Troszkę przestrzeni spróbuję złapać. Pytanie, czy on zagra dalej B4? No właśnie, nie gra B4, co ciekawe. Jak zagram tak, to on mi kopnie tu. Będzie chciał wymienić białopolaki. Ja tego nie chcę. Może tak. No może zagram tak, B6. Może nie będzie mu się chciało zagrać B4. Może maszyna... Czy to jest maszyna? Słuchajcie. B4, sam tego nie wiem. Tak, spróbujemy go podpuścić, czy zagra B5. Ciekawe, czy się będzie słuchał maszyny dalej. Zbił. Trzeba zbić tym, niestety. Skoczek tutaj nie pozwala wejść. Goniec może na E8. Przyjmuję teraz taką defensywną postawę. Goniec E8, trochę szybciej. Spróbuję pograć. Przerzucić może hetmana tak. Zakładam, że gram z silnikiem, więc postaram się zagrać troszeczkę pod silnik. Aha, to zawsze skoczek B5 jest nieprzyjemny. Skoczek B5 jest bardzo nieprzyjemny. Tu tak trzeba chyba, nie? Tu go puszczę. Nie no, A6 trzeba. To pole jest bardzo ważne, żeby nie wszedł skoczek. Wieża nie może wejść. Tutaj goniec pilnuje. Wieża B6, z tym się liczyłem. Tak. I go odpędzam. Chyba nic się nie dzieje złego. Skoczki tu chyba działają dobrze. Ok, zagram wieżą tu. On pewnie hetmana chce tutaj zdwoić, ale nic nie może wejść. Dobra, zagramy sobie tak. Gram ruchy w miejscu. Trochę czasu chcę nadgonić. Ciekawe, czy on za chwilę zacznie grać po swoim. Ale mądrze. Ach, mądrze. Zapomniałem, że tędy jeszcze może przejść. Te pola mi zabierze. No dobra, wracam. Wracam, a jeszcze tak próbuję. Może tu bym zagrał? Tutaj, żeby skoczka wstawić, albo wieżę wstawić, o, żeby jedną wieżę wymienić. To może być jakiś plan. A, nie pozwala, nie pozwala. Skubaniutki, słuchajcie. Skubaniutki, no gram wieżą. Cóż mi pozostało? Stoję w miejscu i płaczę. No nie wiem, zagram tak. To jest ruch taki, tak po prostu. Dziwnie to wygląda, naprawdę dziwnie. Aż sobie sprawdzę potem to z silnikiem. Coś tu będzie kombinował. No dobra, to spróbujemy tak się zabezpieczyć. Dobra, wracamy do łask. Teraz tu goniec zagra. Właśnie, ten pionek ma problem. Kurczę, ten pionek ma problem. Zagram tu, to tu. No i mnie wypunktował. Zagram tutaj, to on mi zbije. Po prostu mi zbije. Wypunktowała mnie ptaszyna. Co za dziwna partia. Co za stockfish. Bo ja wiem, łatwo się kogoś ocenia. Ale serio, mam wrażenie, że gram z silnikiem. Czy naprawdę takiego pecha? Nawet naliczę się. No, zablokują mu pewnie zaraz konto. No i co z tego? Sobie założę sobie następne. No dobra, oddaję pionka. No, oddanie piona już się wiąże z katastrofą, niestety. Dobra, spróbuję wymienić hetmany. Bez pionka jeszcze da się żyć, co? No, jeszcze tak wymienia, no sprytnie. Tak jeszcze wymienia. To bez pionka spróbujemy działać. Jak się uda wymienić wieżę, to może jakimś cudem się tu jeszcze po... Ale nie, to F4 jest bardzo silne. F4 jest silne i pytanie, czy ja tutaj to utrzymam. F4 nie mogę za bardzo zbić. Podejdę królem, odbiję. A, tu jeszcze ma. No tak, to tego nie widziałem. Po prostu kosi mi pionka. Mhm.
Podchodzę. Ojej, bije, bije. Bije i D6. Nieprzyjemnie to wygląda. Nie wziął jeszcze na A6. No, ewidentna maszyna. Człowiek by zawsze już zbił tutaj na A6. Powiem wam, jestem trochę zniesmaczony. Jeszcze powalczę, ale to już jest walka do jednej bramki. Do jednej bramki. Ciekawe. Ciekawe. Wracam, żeby pilnować tutaj, ale to już jest ciężka sprawa. Nie dam rady utrzymać chyba dwóch rzeczy na raz. No jak bicie to tutaj, jeżeli skoczek wejdzie, to jeszcze mam tutaj bicie i bronię na D6, ale ja stoję w cugcwangu. Cugcwangu to znaczy, że w pozycji kompletnie beznadziejnej, nic nie mogę zrobić, nie mogę się przedrzeć. I on sobie tutaj mnie teraz będzie rozpracowywał dokładnie, zbije mi zaraz pionka, ja tu ją weźmie tego. Prosta sprawa. Silniki ładnie grają, trzeba przyznać. No, jest po partii, oczywiście zagram sobie już byle co. Nie ma znaczenia. Tak, tu przypilnuję. Nie ma znaczenia. To już nawet nie mogę zdobyć pionka żadnego. Nie pozwoli mi maszyna na to. Dokładnie tutaj, tutaj. A tutaj skoczek wraca. Nic nie ma. Niestety. Nie wiem, zagram tak. Już bez znaczenia. On zbije tutaj albo tym. Dokładnie. No nie wiem, zbić, zbiję, zbiję tu, to ja zbiję tu. Czyli pionkiem też wygrywa. Dobra, zbijam tak. Tu jeszcze mam opcję, ale nie mam tak, może zagrać. A po prostu sobie czeka. No tak, czemu nie? Tak, z opcją taką, ale skoczek zawsze pilnuje pola E3. Ciekawe. Jest to bardzo ciekawe, panie Stockfish. Szach, zagrasz tu na pewno. Dobra, trzeba poddać. Super, naprawdę super. I zaraz zobaczymy sobie z silnikiem, jak to wyglądało, moi drodzy. Jak to wyglądało z silnikiem D4. No dobra, na razie powiedzmy tak. Grał długo na początku. Na razie jest wszystko ok, więc te ruchy są w porządku. E5, goniec E3 poszło. No dobrze. Skoczek. Goniec G5 to jeszcze jest do przyjęcia, bo jest normalne. F6, goniec C1 zagrał. Zagrał. I teraz posunięcie skoczek. Nie, C6. On zagrał D5 teraz. D5. C5 Krzysztof. I on zagrał A3. Hetman C2 zagrał. Może jakiś jeden ruch swój wykonał. Hetman C2. Skoczek wrócił. Ok. Pomijam, że ja już gram dziwnie. Wieża D1, czyli wieża D1 w ogóle nie pokazuje silnik. Ale dziwny ruch. Skoczek F7. A3. Goniec. Skoczek D2. Ciężko mi uwierzyć. Ciężko mi w to uwierzyć. Hetman. Goniec. Serio, że tak mało tutaj mówię o tym, tylko tak się skupiam, czy to są ruchy silnika. Skoczek F1. Może już troszkę zaczął sam grać w pewnym momencie. Nie wiem. Ajajaj. No nie wiem, słuchajcie, jak to ocenić. Kompletnie nie mam pojęcia. Najlepiej jakby Liczes to zweryfikował i byłaby sprawa jasna. B6, B4. Skoczek, goniec. Od razu wybicie tu. Goniec wrócił. Goniec wrócił. Trzeba wracać gońcem. Trzeba wracać gońcem. No. Bardzo to podejrzanie wygląda. Wieża B1, A6, wieża B3, wieża B6. W sumie nie wiem po co. Skoczek, wróciła wieża. Czy G3 pokazuje? Teraz chwilę zobaczymy. H4, G3 zagrał. Goniec F1, goniec wrócił. Wieża, wieża. Hetman. No tak wygląda na to, że jakby grał troszkę po swojemu teraz. Takie mam odczucia. Intuicja mi to podpowiada.
Tutaj, no hetman się przerzuca, to ja teraz oczywiście błąd popełniłem, bo ten pionek wisi, bo on zagra tak, będzie chciał zbić i tego pionka mi chapnie. No dokładnie, tutaj hetman f3 i co teraz? Goniec h3, to nie było już takie trudne. Skoczek zagrał. Można było uprościć, spróbować tak faktycznie, ale to nie ma znaczenia, chodzi. Źle to wygląda. Tak. Hetman e7. I on nie zbił hetmana. Co silnik mówi tutaj liczasowy, żeby zbić. Zagrał tak. Ciekawe. To nie znaczy, że to liczasowy silnik musiał być. Strasznie podejrzana sytuacja. Wy teraz tego nie widzicie, ale ja mam tutaj jego dokładność 98%. No ale to też jest możliwe w sumie. Zero niedokładności, zero pomyłek, zero błędów z jego strony. Ja mam jedną niedokładność i starczyło. Bicie, 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 bicie. Goniec c8, skoczek a5. No i każdy normalny człowiek przecież wziąłby pionka. Tak od razu. A on zagrał f4. Właśnie, to co mówi silnik. Tak? No i teraz wziął. Król. Goniec b5 pokazuje. No zagrał goniec b5, no tak. Skoczek i f5 pokazuje. Zagrał f5. Nie wiedział jak realizować samodzielnie? Wybił, wybił. Skoczek b5, król d7. Król g2 pokazuje silnik teraz. Ho, ho, jakie to proste, nie? Król e7, król h3. Król, król h4, no tak. W to jeszcze można by było uwierzyć. Bicie, bicie, król h5. Skoczek e7. Skoczek f5. Skoczek i skoczek z F bije na D6. On tu chyba już samodzielnie zaczął grać. To bez znaczenia, którym skoczkiem. Ale duża różnica jest w jakimś... Nie wiem dlaczego, w sumie. To bez znaczenia raczej, ale... Ciebicie, no i co tu? Już sam grał, no bo tu silnik mówi pchać pionka. Dobra. Ale mam mieszane uczucia, słuchajcie, straszne. W ogóle jeszcze raz tego gościa sprawdzę szybko. Wyjdź z trybu. O matko. Jest. Dobra. Zerknę sobie na tego gościa jeszcze. Zarejestrowany 24 grudnia. Jestem ciekawy. No, jakąś partię gra. 2614, no tak. Jestem ciekawy, jak on grał na przykład na minutę. Zaraz sobie zobaczmy. Zobaczmy, jak on grał na minutę. Aha, no, H3, typowy ruch świeżaka, który jest ruchem bezsensownym. O, no właśnie, skoczek D5, zobaczcie. Na minutę gra taki gość. Na bank silnik. Jestem przekonany. Już widzę, jak gra na minutę. Przecież jak ktoś grał tak dobrze teraz partię na 10 minut, to nie wymyśli sobie takiego ruchu jak skoczek D5 w debiucie. Nie ma takiej opcji. Tak, tak. Hetman E7, no już pomijam. O, zobaczcie, nawet nie zbił gońcem na B7, co nie? Przeoczył takie proste bicie. Tutaj na B7 jest bicie. Nie wziął, tylko zagrał D3. To co z tego, że na minutę? To jest dużo czasu, teoretycznie dużo czasu, jak dla takiego zawodnika, który ma 2600 teraz na 10 minut, co nie? Wrócił. No dobra, standardowo się wraca też na B3. D5. To na podstawie innej partii też można zerknąć co i jak. Goniec. Dobra. Tak, 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 tak. Ok, zobaczę jakąś inną jego partię. Tak na szybko. Tym razem może czarnymi. Co on tutaj wymodził? Ok, włoska. No dobra, tutaj nawet ciężko będzie chyba coś mu znaleźć. O, no ho, przecież zobaczcie. Podstawienie skoczka za darmo. Oczywiście, hetman oczywiście, no czarne też grały, bardzo, białe bardzo, bardzo słabo też grały, no ale zobaczcie, podstawił skoczka za darmo. Tak po prostu. No to, koleś, kurczę, no nie, no, no nie wierzę po prostu, no. Zachciało mu się grać silnikiem, no i grał silnikiem. Na bank. Dobra. Trzeba będzie gościa zgłosić.
No to później. W każdym razie, no szkoda, że z silnikiem. Mam nadzieję, że nie zmarnowaliście czasu. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.